witam serdecznie wszystkich kolegów. Diany żadnej nie widzę. Chciałbym serdecznie powitać na corocznym naszym polowaniu na złotego rogacza. Pozwólcie, że w pierwszej kolejności w sposób szczególny powitam gości, którzy dzisiaj z nami zechcieli polować, z czego się bardzo cieszymy. Kolega Tadeusz Cisoń. Witamy Cię, kolega, serdecznie. Kolega Sylwester Dziewdzic. Witamy serdecznie. Kolega Zbigniew Gliński. Kolega Rafał Mucha. Witamy kolegę. Czyli dziś kolega polujemy z dziadem borowym. Kolega Adam Zalewski. Tego nie znamy. Dobrze znamy, nie chce się zapisać, wciąż go witamy, ale już go znamy. Zanim koledzy oddam głos prowadzącemu dzisiejsze polowanie, no indywidualne, ale chcieliśmy się co roku spotkać razem, zanim wylosujemy stanowiska, bo polujemy oczywiście indywidualnie, proszę nie zapomnieć o tym, żeby do książki się wpisać. Proszę też kolegów, żeby pamiętali o naszych gościach, którzy łowiska nie znają, w zależności od stanowiska, jakie wylosują, żeby ich dowieźć na ambonę czy na wysiadkę. Łowczy napisał, że dla myśliwych pogoda jest albo dobra, albo bardzo dobra. Mówi, że dzisiaj jest dobra. No i tego się trzymajmy. Od 12 miało lać, na szczęście tylko mży. Zobaczymy, jak nam to się uda. Nie ma tego, co widziałem przed wyjazdem na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze polowanie. Południe rzeczywiście pływa już w tej chwili. Przenosi się to na wschód, więc może nas tak trochę draśnie i mam nadzieję, że to polowanie będziemy mogli zakończyć w taki sposób, jak prowadzący podłowczy, któremu za chwilę oddam głos, zaplanował. Przypominam, że mamy cały rok stulecie Polskiego Związku Łowieckiego, a zgodnie z tradycją naszego koła świętego Huberta polujemy w dniu, który nam przypada. W tym roku jest to piątek, 3 listopada. Bardzo fajnie przypada. To jest w dniu Polskiego Związku Łowieckiego, znacząc się nadal zasłużonego Łowiska Zielonogórskiego. Cieszę się bardzo. Żeby się uchwali Polskiego Związku Łowieckiego, a ja Ci mówię, dasz Bóg. Legitymację mam. Jeżeli nie słyszę pytań do nas, głos oddaję podłowczemu, kolega Piotrek Nalewajczyk, który zorganizował nasze dzisiejsze polowanie. Proszę Cię bardzo. Deszbór, koledzy, ze względu na pogodę, że jest dobra, to bardzo apeluję o to, żebyście byli ostrożni wchodząc na ambony i zwyżki. Tutaj nie jest teraz dzisiaj trudno o wypadek, a nie chcielibyśmy, żeby tak o nas pisano gdzieś w gazetach, że w trakcie polowania u nas był wypadek, więc apeluję przede wszystkim o ostrożność i o bezpieczeństwo. Słuchajcie, w świecie influencerów tak jest, że przed wyjściem na polowanie nawet dziad borowy musiał pyknąć sobie selfie. Chodź dziadzie, pogadamy przed kamerą, chodź. No już się zatrzymaj, już dalej nie podchodź, bo będę musiał odejść. Gdzie masz syna?
syna. No. Jak to gdzie? No gotuje. Gotuje. Słuchajcie, no i... No tak to jest. Ojciec przyjeżdża, się lansuje, a syn gotuje. Ale już całkiem poważnie wpadłeś ponownie w nasz rejon, w województwo lubuskie. Ciągnie cię tu do nas, ciągnie. No nie da się ukryć, że atmosfera tutaj jest super. Poza tym jest tutaj mój przyjaciel Paweł Jaszczyszyn. Także no nie wspomnę o innych, z którymi też się przyjaźnię. Może nie w takim stopniu, ale jak najbardziej przyjechałem na zaproszenie Pawła. No i o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, żeby jeździć po tej Polsce, żeby zwiedzać inne łowiska, a nie tylko przysłowiowo siedzieć na tej jednej ambonie i zwiedzać. A tym razem ja cię zaskoczę i ugoszczę, bo podczas dzisiejszego polowania to właśnie ja przygotowałem strawę, więc o godzinie 10 będziesz mógł tym razem spróbować coś ode mnie. Ja jadłem coś pysznego u ciebie, to ty teraz spróbujesz czegoś ode mnie. Ale już tak całkiem poważnie, Rafał, powodzenia na dzisiejszym wyjściu, powodzenia w łowisku, oby święty Hubert ci darzył i, no i liczę na to, że podarzy ci pięknym, pięknym rogaczem. Pochwal się tylko jeszcze, jakie stanowisko wylosowałeś? R12. R12, całkiem fajne miejsce. Piotrek, tobie również życzę łamania, bo jak już skończysz swoją redaktorską pracę, myślę, to wtedy się też udasz na miejsce, które wylosowałeś. Także dzięki, nie przedłużamy, bo trzeba się udawać na ambonę. Łamania dla wszystkich i Dashbur. Dashbur, Rafarel. Cześć, do zobaczenia. Jesteśmy na takim terenie, gdzie ja poluję z wału. Na dole mam rozlewisko Odry, łąki i, no i mam nadzieję, że jakiegoś kozła tam wypatrzymy. Jednego kozła już mieliśmy. Według takiej szybkiej oceny był stary kozioł, więc no, nadawał się tutaj do strzału. A jednak co, no, umknął, nie zdążyłem rozstawić wszystkiego, więc no, poczekamy, zobaczymy.
zobaczymy, co to będzie, co nam przyniesie. Ale nawiążę, słuchajcie, do zupy, którą dzisiaj gotowałem. Historia tej zupy nie jest inaczej. Może historia tej zupy jest trwa 2 lata. Bo 2 lata temu odbył się pierwszy charytatywny bal, który był w Żaganiu. I właśnie podczas tego balu tą zupę wylicytował łowczy koła, czyli Paweł Ławrynowicz. Za kwotę 10 tysięcy złotych wylicytował wazę, którą ufundował Janek Olszewski, a ja obiecałem, że do tej wazy ugotuję zupę. Powiem wam tak, przez 2 lata jakoś nam się nie składało, żeby tą zupę ugotować, a warunek był węgierska zupa gulaszowa. Nie gulasz, ale węgierska zupa gulaszowa. No i w tym roku udało się zrobić tą zupę, może nie wazę, a gar, i nie dla Pawła, ale dla wszystkich uczestników właśnie dzisiejszego polowania. Więc dziś na zakończenie będzie węgierska zupa gulaszowa prosto z Budapesztu. Papryka plus inne rzeczy. Zresztą widzicie tutaj, wszystko było kupowane w Budapeszcie. Jak będzie smakowała, zobaczymy na koniec. A teraz biorę się za polowanie. No mam nadzieję, że jeszcze coś mi wyjdzie. No ale jak tak będę gadał, to na pewno nic nie wyjdzie. Nasz wór, Piotr. To nasze pierwsze wspólne, że tak powiem, wyjście. No w końcu nam się udało przy wyjściu pozyskać. Dasz wór, to co? Obejrzymy, co nam się udało, co mi się udało wypatrzyć i co mi udało się pozyskać. Ten kozioł nas zaskoczył, już wam powiem, bo raz nam uciekł. My dziś polujemy z Piotrem razem, wyszliśmy, jest polowanie, widzieliście, ile jest osób, Piotr jest prowadzącym. I tak stwierdziliśmy, że razem przejedziemy na teren, na którym jesteśmy. Piotr nawet broni nie brał, więc powabiliśmy. Jędrka wabik zadziałał. No i co? No to chodźcie zobaczyć, co zostało upolowane. Okej, słuchajcie, ja dzisiaj jestem bez Adama, czyli bez mojego operatora. Piotr, gdybym mógł Cię prosić o pomoc, o pokazanie formy poroża. Okej, czyli kozioł selekcyjny. Dziękuję, święty Hubercie, i chwilo trwaj, polowanie trwaj. Nie ma złej pogody. Jest dobra albo bardzo dobra. Dla mnie na tą chwilę to jest bardzo dobra pogoda. Pakujemy naszego kozła i no i co? No i zjedziemy z powrotem na stanowisko. Jeszcze trochę powabimy. W tle słychać było też jakieś inne strzały. Może jeszcze jakiś kozioł wyjdzie. Słuchajcie, no i właśnie tak powstała węgierska zupa gulaszowa. Robiłem już ją kilka razy, a dziś uroczyście na zakończenie polowania. Więc cieszę się, że mogłem spełnić swój obowiązek i ugotować tą zupę. Mógłbym powiedzieć, że dla mnie to już taki trochę przysmak i dla większości moich kolegów też. A jak ją odbiorą, co powiedzą, zobaczymy. We'll be right back.
czyli ile to jest 12, 3, 15 lat, nie było takiego pogotu na Złotym Rogaczu. Straszyli nas pogodą, pogoda chyba pomogła. Święty Hubert darzył. I wcale nie było łatwo wybrać króla, bo bardzo ciekawe trofea na głowach rogaczy. Ale komisja dość zgodnie uznała, że królem polowania został Łukasz z najciekawszą głową, jeśli chodzi o trofeo. I poproszę sygnalistów o odebranie sygnału król polowania. A Łukasza do siebie poproszę. Jeśli chodzi o w takim razie pożegnajmy kozły z łowiskiem. Śmierć carne, proszę o sygnał. Trafia ten niewegańską zupę. Także Piotrek przygotował dla wszystkich gularzową z dużą ilością mięsa, a to jest dla ciebie wegańska zupa. Bardzo się cieszę jak z tego medalu. Dziękuję.